Cześć, witajcie, ja jestem Noname, a to jest mój kanał Ogrywanie. Witam Was serdecznie w mojej świątyni gracza. W dzisiejszym materiale mamy unboxing figurki z Cyberpunka, a dokładnie Johnny Silverhand i jego 30 cm figurka. Jeżeli Wy byście byli zainteresowani zakupem tego oto cudańka, to link do jego zakupu znajduje się na dole w komentarzach i w opisie. Ja Was serdecznie zapraszam. Dodatkowe zdjęcia tej figurki wraz z małym opisem znajdują się u mnie na blogu, link też jest na dole. To zajrzyjcie, będzie mi bardzo miło. I oczywiście, tak jak z Was standardowa, proszę na wstępie, łapka w górę, subskrypcja, jeżeli tego nie robicie, no i ten nieszczęsny dzwoneczek, bo bardzo zasięgi lecą, a niestety YouTube nie wysyła Wam powiadomień o moich nowych materiałach. I czekam na Wasze komentarze dotyczące tej oto figurki. Napiszcie, porozmawiajmy sobie, ja na pewno Wam odpiszę. I jeszcze taka drobna historia z tą figurką, bo powinienem ją już mieć o wiele wcześniej, więc dlatego unboxing jest tak późno. Bo czekałem, jak Ultima łaskawie zrealizuje moje zamówienie, ale niestety zamówienie do dnia premiery nie było wysłane. Zazwyczaj to się zdarza wcześniej, niektóre sklepy już o wiele wcześniej to wysyłały, bo wiem. Napisałem do nich, 3 dni nie doczekałem się żadnej odpowiedzi. Dzisiaj poszedł mail dotyczący rezygnacji zamówienia oraz proszący o zwrot środków, bo oczywiście zapłaciłem z góry, to tym bardziej mając moje pieniądze nie zrealizowali zamówienia. Zerowy kontakt. I zamówiłem tą figurkę w Pixel Shopie i naprawdę jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zamówiono, dzisiaj jest. Można. Jeżeli chodzi o tematykę tamtego sklepu i ogólnie mojego zamówienia, to się nie będę tutaj wdawał w polemikę, bo ten materiał nie jest o tym. A my, żeby zbędnie nie przedłużać, zaczynamy. Jesteśmy już na drugim stanowisku do nagrywania. Jak widzicie, mamy tutaj karton z figurką Johnny Silverhand 30 cm. Zazwyczaj kartony z takich figurek mi się nie podobają, ale w tym przypadku naprawdę zdobi go bardzo ładna grafika Cyberpunka. Jak widzicie, pudełko posiada bardzo dużą szybkę, przez którą możemy widzieć naszą figurkę. W środku zauważamy, że jest ona zapakowana w plastikową obwolutę, która ma ją chronić przed wszelkimi uszkodzeniami. Frontalnie pudełko prezentuje się tak, jak widzicie. Na boku zdobi go bardzo ładna grafika. Mamy tutaj też wykonawcę figurki. Na kolejnym boku mamy logo Cyberpunka. Z tyłu pudełka mamy taką bardzo ładną grafikę też naszej figurki. I na górze też jest logo Cyberpunka. Figurka też jest zabezpieczona dobrze przed otwarciem. Mamy tutaj 4 naklejki, trzeba ich się pozbyć i wtedy będziemy mogli zajrzeć sobie do środka. Co ciekawe, z kartonu nie wyjmujemy tylko tej plastikowej obwoluty, ale też wyjmujemy tło, które jest tutaj w tych miejscach z tej strony oraz z tej strony przyklejone taśmą. Ten zabieg jest chyba spowodowany dlatego, że z tyłu mamy podstawkę i żeby ona nam w żaden sposób tutaj nie wypadła. Ale powiem Wam szczerze, że czegoś takiego się nie spodziewałem i chyba jeszcze nie widziałem w tych wszystkich figurkach, które posiadam, żeby tło wychodziło razem z plastikową obwolutą. Już wiem, czemu jest tak to zrobione. Zobaczcie, że tutaj mamy podstawkę, która jest do tej figurki i tutaj mamy fajne grafiki jako tło, ale na minus mogę zaliczyć to, że ta podstawka jest tutaj przyczepiona, bo to całość jest zaklejone, więc jeżeli to zaraz zdejmę, to ta grafika troszkę się z tyłu poniszczy, zaraz Wam to pokażę. Tak to wygląda, jeżeli wyjmiemy tą podstawkę. Oczywiście, jeżeli ktoś nie chce tego niszczyć, to może się pobawić tutaj w wycinanie dookoła tego plastiku, ale jakoś mi się tego nie chciało robić i po wyjęciu, o tak to wygląda i już ta kartonowa obwoluta nie jest taka ładna jak przed. Wybaczcie za jakość dźwięku wcześniej, ale dopiero teraz się zorientowałem, że nie podpiąłem mikrofonu. Totalny dramat, a już stwierdziłem, że już drugi raz tego nie będę nagrywał, no bo już tak mi nie wyjdzie. No dobrze, kontynuując. Mamy tutaj naszą figurkę zapakowaną w tą plastikową obwolutę, która oczywiście chronić ma ją przed wszelkimi uszkodzeniami. Nie jest ona tutaj nigdzie, a nie jest tutaj. Tu jest związana takim drucikiem, bo już myślałem, że tych drucików nie ma, jak wiecie, ich nienawidzę. A few moments later, one eternity later, 6 hours later, day 4. Figurka oraz podstawka są wyjęte, zaraz sobie dokładnie przeanalizujemy całą figurkę od samego dołu aż do samej góry, potem Wam pokażę ją w całości, jak ona wygląda tutaj przyczepiona na tej podstawce. Następnie zrobimy sobie jej pomiar. Niestety wagi nie mogę sprawdzić, dlatego że moja waga odmówiła posłuszeństwa, więc Was za to serdecznie przepraszam. Podstawka prezentuje się w taki sposób. Mamy tutaj nadrukowane logo Cyberpunka. Mamy tutaj, że to jest model Johnny Silverhand. Tak to wygląda. Tutaj mamy miejsce na stopę. Z tej strony nie mamy nic, czy żadnych znaków producenta, ani niczego. Teraz sobie tą figurkę zmontujemy. Figurkę mamy już zamocowaną i to, do czego muszę się przyczepić, to jest mocowanie tej figurki. Ja osobiście nie lubię figurek, które są mocowane na jakichkolwiek podstawkach poprzez wkładanie tutaj jakiegoś szpikulca do buta postaci, bo mnie to po pierwsze irytuje, a po drugie powiedzcie mi, może ja czegoś nie wiem, dlaczego też na drugim bucie też jest to wykonane, co żebyśmy w drugą stronę sobie tą figurkę postawili, no jakoś to mi wtedy tutaj zbytnio nie leży. I co do samego przymocowania, dziwi mnie to, że mamy tak dużą podstawkę, a nie zostało to wykorzystane. Ten szpikulec do tej stopy można było umieścić gdzieś w tym miejscu, dzięki czemu figurka, jeżeli byłaby przesunięta, to byłoby fajnie symetrycznie na samym środku i tutaj poza obręb podstawki nie wystawałaby nam stopa. Ale to jest taki mankament dla mnie, dla osoby, która lubi symetryczne rzeczy, że to mi się strasznie rzuca w oczy. Ale Wy możecie uważać inaczej. Według mnie te umieszczenie tutaj miejsca mocowania powinno być bardziej tu. Wtedy figurka fajnie byłaby symetrycznie do tego napisu i ładnie by się prezentowała na tej podstawce. Bo ogólnie jej poza jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ładna. Jak już też mogliście zauważyć przy tej pozie, że wszelkie tutaj buty, wszystko jest ładnie zrobione. Gdzieś tam na którymś rzeczy wyczytałem, że to jest materiał PVC wykorzystany tutaj przy produkcji tej oto figurki. Jeżeli pójdziemy sobie troszeczkę wyżej, to tutaj możecie zobaczyć spodnie, jak są fajnie wykonane i te wszystkie tutaj elementy i ten pasek w postaci tutaj jest chyba naboi. Tak to wygląda. Tutaj fajnie wszystko jest spasowane ze sobą. Naprawdę ładnie zrobione. Przypatrzmy się, co tutaj nasza postać ma na ręku. Mamy tutaj sygnet, ale ten sygnet tutaj jest troszeczkę zamalowany farbą. Ten jest ok. Mamy tutaj kilka tatuaży. Też fajnie wyglądają. Co do samej gitary, to jak przejdziemy wyżej, to się na nią skupimy. I tak wygląda ta część naszej figurki. Ładne malowanie, nie mam tutaj do czego się przyczepić, tylko właśnie ten sygnet troszeczkę chyba się komuś zamalował. Jesteśmy już tutaj troszeczkę wyżej i możemy bardziej się przypatrzeć tym tatuażom, które tutaj są. No i tutaj mamy naszą gitarę elektryczną. Mamy tutaj troszeczkę, słuchajcie, różnych naszywek. Ten element, który jest śrubokręt jako wskaźnik tutaj, ma on chyba symbolizować to, że to jest przetarte, ale troszeczkę tak to dziwnie wygląda, jakby farby zabrakło. Tutaj mamy też jakieś naklejki zespołów. To jest bardzo ciekawe. Na początek myślałem, że to jest Five Finger Death Punch, ale niestety nie, ale bardzo podobne nawiązanie do tego, tak mi się wydaje. Dalej tutaj mamy pozostałe części gitary, fajnie wykonane. To też jest w pełni wykonane z tego materiału, nie ma tutaj żadnych metalowych elementów. I mamy tutaj naszą rękę. Jeżeli chodzi o nią i o te wszystkie, może bez tego, i o te wszystkie elementy, to nie jest to w ogóle żaden metal, czy w pełni materiał PVC, z tego co tam wyczytałem. I tutaj jak widzicie, wszystkie te elementy też są bardzo fajnie spasowane i zrobione. To nie jest giętkie, więc w żaden sposób nam się tutaj nie łamie. Jeżeli chodzi tutaj o tą dłoń, to ta też sztywno siedzi, więc tutaj nie musimy się martwić, że coś z tym się stanie. Jeżeli sobie spojrzymy na tył naszej figurki, to zobaczymy bardzo ładną kamizelkę z bardzo fajną grafiką. Tutaj też wszystko jest pięknie wykonane, nie mam tutaj do czego się przyczepić, tylko że zobaczcie tutaj, tu mamy coś nie tak. Ta ręka, nie jest to figurka akcji, ale widać, że te elementy były później dołączane. O ile tutaj to fajnie wygląda, dlatego że tu mam bioniczną rękę, to tego zbytnio tak nie widać. Ale to też, jest, widzicie, też w tym miejscu było dołączane, więc to nie jest jako jeden odlew. I tutaj mocno to widać. W wielu figurkach to jest jakby to zalewane albo czymś sklejane, żeby tak nie było widać tego połączenia. O, tutaj widać, widzicie? Jak tu się skupimy odtąd, tu jest taka przybitka, te połączenie jednej i drugiej, więc jeżeli ja bym się uparł, zobaczcie, to się rusza i z drugiej strony też mógłbym to odczepić, ale nie będę tego robił, bo szkoda. Więc to jest mankament, te łączenie strasznie widać, można byłoby to czymś zakryć. No, tak z tej strony spojrzymy, widzicie, więc tu już bardziej wygląda jak figurka akcji w tym momencie, mimo że tu nie ma żadnych ruchomych elementów. Dobrze, zobaczmy sobie wyżej. Ten nieśmiertelnik, on jest tutaj ruchomy na szyi cały czas, troszeczkę zbytnio odstaje i jest on, słuchajcie, plastikowy. Tak, plastikowy, to jest odlew plastikowy. To widać, kamizelka też wszystko ładnie wykonane. Górna część gitary też jest ok, tylko właśnie te łączenia i malowania właśnie tych tutaj barków są no takie sobie. No i oczywiście najważniejsza rzecz, która we wszystkich figurkach występuje, to jest głowa oraz twarz naszej postaci. W tym przypadku też nie jest to ruchomy element, ale możemy zauważyć bardzo widoczne połączenia Czyli można tutaj wywnioskować, że zostało to wykonane w kilku elementach. Najpierw został wykonany korpus z nogami, potem dłonie i głowa i to wszystko było łączone ze sobą. Jeszcze jedna rzecz, która tutaj się rzuca w oczy, to różnica malowania skóry. Tu jest bardziej blade, tu mniej. Jeżeli chodzi o tą naszą twarz postaci, to ogólnie ona jest fajna. Ta broda tutaj jest drukowana. Zęby są też zrobione z tego, co widzę. Tutaj nie mam do czego się przyczepić, ale jak wyglądają Twoje oczy? Okularów nie da się zdemontować, też są, to są szkiełka plastikowe. Zaraz sobie do oczu wrócimy. Spójrzcie na te włosy. Fajna bujna czupryna, ale troszeczkę wygląda sztucznie. Halo, czemu się nie łapie? Jest. Wygląda tak sztucznie, ale ogólnie ładnie zrobione, tak pół czarne, pół siwe. Z lekką siwizną mamy tutaj włosy zrobione. I pokaż nam swoje oczy, jeśli masz. Są. O, nawet przez okulary widać, więc to jest fajne, że mamy takie tutaj szkiełka przezroczyste. Tak Wam tutaj postaram się to z bliska pokazać, ale widzę, że mnie coś dzisiaj nie łapie. Z tego, co też zauważyłem, bo tak bardziej się przyjrzałem, to oczy wyglądają ok, nie jestem Wam w stanie tego pokazać właśnie przez te okulary, bo jest bardzo ciężko, ale wyglądają ok. Jeżeli chodzi o całą tutaj postać, to zaraz sobie przejdziemy do lekkiego podsumowania. Włosy też były doczepiane osobno, tak więc figurka była tutaj montowana. I tak wygląda z bliska każdy jej element. Jeżeli chodzi o kilka słów podsumowania dotyczących tej figurki, cena jej się waha tam od 165 zł do 250 w zależności od sklepów. Jest ona fajnie wykonana, ma bardzo dynamiczną pozę, jest dość masywna, niestety wagi Wam nie sprawdzę, no bo moja się popsuła. Jest dość masywna, z bardzo fajnym tutaj malowaniem elementów dolnych oraz części ubrania, ale jeżeli chodzi o malowanie skóry i połączenie elementów rąk i głowy, to no tutaj muszę się przyczepić, bo jest brak zamaskowania tego, ale przy tej cenie naprawdę bardzo pięknie to się prezentuje, bo jak wiemy, czasami takie figurki dostajemy w edycjach kolekcjonerskich, za które płacimy po 700-800 zł, a tutaj mamy 160 do 250 za figurkę, mówię, w zależności jaka jest przybitka w sklepach i jest ona tak zrobiona. Słuchajcie, naprawdę jestem pod wrażeniem. Nie sądziłem, że dodatkowe figurki mogą być tak dobrze zrobione. Fajna, dynamiczna poza, widać tą ekspresję na twarzy, naprawdę jestem zachwycony tą figurką, piękna i każdemu serdecznie polecam, no tylko ta nieszczęsna podstawka, tu można było naprawdę w inny sposób umocować naszego bohatera. Powiem Wam szczerze tak, jeżeli nie przeszkadzają Wam te połączenia i ogólnie patrząc na cenę, to jest cudownie, kupujcie tą figurkę, bardzo fajnie będzie ją mieć w kolekcji i jeżeli chodzi o ilość wyprodukowanych egzemplarzy, nie mam takiej informacji, ale jeżeli będziemy ją mieli u siebie w kolekcji, to mogę się pokusić, że za kilka lat może być ona troszeczkę warta, ale chyba najwięcej będzie warta z edycji kolekcjonerskiej niż te takie dodatkowe. I warto jeszcze zaznaczyć, że mam tu 30 cm figurkę osobną, a w niektórych edycjach o wiele mniejsze były figurki, chudsze, no i troszeczkę bardziej tandetne niż to, co widzimy tutaj, więc naprawdę super robota. Ładna figurka, warto mieć w swojej kolekcji. Ja tu na tym zakończę mój materiał, mam nadzieję, że oczywiście unboxing szczegółowy Wam się podobał. Jezu, słuchajcie, zapomniałem, sprawdźmy, czy nas tutaj nie oszukali z wielkością. Ha, no właśnie, by to Wam powiedzieć, to chyba obok 30 cm nawet nie stało. 30 cm. Od czego to liczyć? Od podłoża, od ten, coś, jakiś kosinus, bo wiecie co, według mnie, to jak tutaj widzicie, ta figurka ma 27 cm i nie jest to żadne 30 cm, które jest w ofercie, tak więc nie wiem, co poszło tutaj nie tak, może jakiś błąd podczas sprzedawania, ale otrzymuję tutaj 27 cm, a nie 30 cm figurkę. Dobrze sobie o tym przypomniałem, bo byłby dramat. Wagi nie sprawdzimy, ale jest dość masywna, tyle mogę Wam powiedzieć, tak więc jeszcze raz wielkie dzięki za obejrzenie tego oto materiału, zaopatrzcie się w tą figurkę, bo naprawdę warto i widzimy się w kolejnych unboxingach na moim kanale, naprawdę będzie ich sporo, bo większe rzeczy, które wychodzą, pozamawiałem, tak więc pamiętajcie, łapka w górę, komentarz i widzimy się w kolejnych materiałach, trzymajcie się, cześć!